Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej: Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej: Jezus, nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca mego. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana. I co jej powiedział? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przejdźmy. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Trwamy w kolejnym dniu oktawy Zmartwychwstania. Oktawy, która przypomina nam, że Bóg chce przyjść do każdego człowieka. Czasami jesteśmy podobni do tej Marii z Magdalii, Marii Magdaleny. No szukamy, ale do końca nie wiemy, czego szukamy. Szukała Jezusa. Ale szukała Jezusa takiego, jakiego go, można powiedzieć, zapamiętała. Szukała swojego wyobrażenia do Jezusa, bo przecież ostatnie skojarzenia z Jezusem to było, jak go zdejmowano z krzyża, jak go zawijano w płótna, wkładano do grobu. Później był szabat, pascha, chyba najsmutniejsze święta w życiu apostołów, w życiu Marii Magdaleny również. I słyszymy, że rano, wczesnym świtem biegnie do grobu. Można powiedzieć, miał nastąpić ciąg dalszy. Przyszła opłakiwać tego, za którym przez tyle lat szła. Przyszła dopełnić swoje wyobrażenie o Jezusie. A Jezusa nie ma. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Jeśli to Ty zabrałeś, to oddaj. Przyniosę z powrotem i będzie ciąg dalszy według mojego scenariusza. Będę Go opłakiwać, aż oczy wypłaczę. A Jezus pyta, najpierw aniołowie pytają, potem Jezus pyta: ale czego szukasz? Czy rzeczywiście chcesz znaleźć umarłego? Chcesz opłakiwać zwłoki? A nie wolisz mnie żywego? No właśnie, czego szukam? Czasami człowiek tak się w swoich schematach, także względem Boga, kleszczy, że nie widzi innej opcji. Czasem nie potrafimy wyjść poza nawias, który sobie postawiamy, który stawiamy Panu Bogu: Panie Boże, masz działać, ale tu i tu. Tu i teraz. A Bóg mówi: zostaw to, wyjdź z tego. Spójrz na to z mojej perspektywy. Zrób krok do tyłu, krok do przodu, krok w bok.
ale nie stój w tym samym miejscu, bo w tym miejscu rzeczywiście nic nie widać. W tym miejscu widzisz tylko pusty grób. Widzisz, że twoje plany i nadzieje zostały w jakiś dziwny sposób unicestwione. No, przyszło opakować zmarłego. Naturalna potrzeba każdego, komu umarł ktoś bliski, nie ma. Dopiero gdy... A ona obróciła się, właśnie zmieniła patrzenie. Greckie słowo metanoia, które jest tłumaczone jako nawrócenie, oznacza dosłownie zwrot o 180 stopni. Tak można to przetłumaczyć. Zmień perspektywę, zmień patrzenie. Jeśli czegoś nie widać, to nie znaczy, że tego nie ma. Może po prostu patrzysz nie w to miejsce. Czasem jest tak, gdy coś zgubimy. Zgubimy klucze, no zawsze były w tym miejscu, na tym stoliku albo na tym haczyku wisiały. Nie ma ich. No tu ich nie ma, ale gdzieś są. Nie rozpłynęły się. Czasem znajdujemy sami, czasem potrzeba pomocy w poszukiwaniach, ale są. To pytanie, gdzie szukam, za czym idę? W pierwszym czytaniu słyszymy świętego Piotra. Piotra po zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy staje na placu Jerozolimy i zaczyna nauczać. On już wie, dokąd chce iść. On już wie, dokąd Jezus go prowadzi i wie, dokąd ma doprowadzić innych. Dlatego mówi z przekonaniem, z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. To jest perspektywa kogoś, kto znalazł właściwą perspektywę. Wiemy, że Piotr się pogubił, bo popatrzył na swój punkt. Jeszcze przed uwięzieniem Jezusa jest ta scena, gdy Jezus pyta, za kogo mnie uważacie? No i wtedy Piotr wychodzi na prymusa, mówi taką książkową definicję. No ty jesteś Pan, Mesjasz. Jezus go chwali, no dobrze powiedziałeś. Ale to jeszcze nie było twoją odpowiedzią. Powiedziałeś tak, bo natknął cię mój Ojciec. Ale to jeszcze nie pochodziło od ciebie. W Wieczerniku widzimy Piotra, który próbuje dać coś od siebie, ale znowu czyni to w sposób taki bardzo krótkowzroczny. Ja sobie poradzę. Panie, tu królestwo twoje będzie na ziemi, ja cię obronię. I gdy ta wizja zaczyna się sypać, nagle Jezusa aresztują, nagle wszyscy uciekli, no to Piotrowi się świat posypał. Dopiero gdy spotyka Jezusa po zmartwychwstaniu, raz, drugi, trzeci, i dopiero gdy, można powiedzieć, tchnienie Ducha Świętego otwiera go na szerszą perspektywę, wychodzi z wieczernika i już do niego nie wraca, aby tam się ukrywać. Wychodzi i mówi z taką mocą, że z jednego kazania kilkuminutowego nawraca się około 3000 osób. To daje Bóg. Maria Magdalena, która przyszła w rozpaczy do pustego grobu opakiwać zmarłego, gdy spotyka Jezusa, idzie i staje się pierwszą apostołką. Idzie do apostołów i mówi, nie ma go, zmartwychwstał. I kazał wam przekazać, że zmartwychwstał i przyjdzie do was. To robi w nas uzyskanie Bożej perspektywy. Dlatego trzeba nam tego szerszego spojrzenia. Dlatego jeśli czujesz, że nic nie widzisz, może tak być, że się pojawia taka pustka w duszy. Boga nie ma. W ogóle nie widzę w moim życiu. Może właśnie jest podobnie. Jak w życiu Piotra, czy w życiu Marii Magdaleny, patrzę nie tam, gdzie powinienem.
Zamiast słuchać Bożych obietnic, to przecież Jezus powiedział jasno, zmartwychwstanę. No to my na siłę próbujemy Boga zamykać do tego grobu, no bo tam będzie bezpieczny. Tam będę mógł opłakiwać. Ale to jest też bezpieczne, bo Bóg, który leży w grobie, nie zmusza mnie do działania. Natomiast Jezus, który wychodzi z grobu, wszystkich napotykanych ludzi, a mamy w Ewangelii opisane tylko kilka spotkań, ale wiemy, że było ich o wiele więcej, mobilizuje, zachęca do działania. Aby przedłużali misję ratunkową. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się wśród tego przewrotnego pokolenia. Spośród tego przewrotnego pokolenia. Ratujcie się, abyście nie zginęli. Ciekawe, że dzisiaj również to wezwanie jest aktualne. Dzisiaj również trzeba nam usłyszeć ten głos, ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. To paradoks, co się dzieje dzisiaj na świecie. Bo z jednej strony troska o ludzkie życie z powodu koronawirusa, milion zabezpieczeń, milion maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji. Walka o każde ludzkie życie. Radość z tego, że kolejna osoba wyzdrowiała, a z drugiej strony dzisiaj, przynajmniej w internecie takie informacje się pojawiały, to, ale jadąc, no właśnie, w tym czasie jakoś za dużo się nie poruszamy, ale jadąc przez miasto, widziałem jeden samochód z plakatem akcji domagającej się prawa do zabijania dzieci nienarodzonych. I to w imię, można powiedzieć, szlachetnej idei, w imię troski. Ujętej w jakiś dziwny, przewrotny, szatański sposób. Ja nie rozumiem takiego myślenia, że zabijmy kogoś, bo może być chory. Zabijmy kogoś, bo może umrzeć. To jest ten przewrotny świat, z którego mamy się wyrwać. To jest ten przewrotny świat, z którego Jezus każe nam się wyrwać i dostrzec tą Bożą perspektywę. A szczęście jest wielu szlachetnych ludzi, dla których życie każdego człowieka i tego małego pod sercem matki i tego dorastającego i tego w pełni wieku i tego, który jest już na emeryturze, schorowany, gdzieś w domu opieki, jest cenne, jest ważne. Bo to jest prawdziwa realizacja Bożego wezwania. Dlatego, Panie Jezu, prosimy, przychodź do nas. Pokaż nam, gdzie mamy spojrzeć, aby dostrzec Ciebie. Pokaż nam, gdzie mamy spojrzeć, aby dostrzec swoje pole do działania. I się nie bać, iść za Tobą. Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia.